Jak widzicie, jestem już w samolocie. W niniejszym możemy oficjalnie rozpocząć vloga z Los Angeles. Na lotnisku spółnicy nagrywałam w Polsce, w Warszawie, bo w sumie byłyśmy zabiegane, odprawiałyśmy się i tak dalej. Więc siedzimy w samolocie. Przede mną siedzi Magda z Nexa, przekątnej siedzą dziewczyny z Nex Baltic z Łotwy. Więc tak, to jest oficjalny początek vloga. I tak lot do LA jest długi, bo leci się aż 12 godzin. Ja właściwie w tamtą stronę w ogóle nie spałam, ale za to wybór filmów jest duży, więc zdecydowanie polecam korzystać. No i co jeszcze polecam, to zamówić wegański posiłek, bo dostajecie jako pierwsi i na nic nie czekacie. No i tak, jesteśmy w LA, dosłownie w paręnaście sekund, bach, magia YouTube. Okej, no to już oficjalne. Jesteśmy w Los Angeles. Słuchajcie, tak wyglądają bagaże na 8 dni, 3 lasek. Pierwsza palma w LA. Magda łapie Uber. Yeah. I właśnie udało nam się wreszcie dostać tam, gdzie miałyśmy się dostać. I jesteśmy w naszym miejscu na świecie. Przez dwie noce tu będziemy. Bardzo. Ktoś hałasuje. Mamy kawałek. Co idziemy teraz robić? Otóż teraz idziemy głosować. Przynajmniej poszukamy miejsca, gdzie możemy zagłosować i miejmy nadzieję, że nam się to uda. I to jest nasz widok. No powiem wam, że na razie nie wiem, czy dostaniemy się na głosowanie, bo coś nam to ciężko wychodzi, nie umiemy złapać Ubera i tak dalej, i tak dalej. Ale za to trafiłyśmy na plażę. Więc nie jest źle. Zupełnie nie jest źle. Ja po prostu w to nie wierzę, że nam się udało dotrzeć i faktycznie zagłosujemy. To było turbo trudne, ale naprawdę, naprawdę jest to z dumą. Jesteśmy zziębnięte, głodne, niewyspane. Po bardzo długiej jest godzina piąta w Polsce. Podróży. I teraz głosujemy. Tak, nie ma wyjścia. No właśnie tu się odbyło głosowanie, ale jest już ciemno, zimno i nic wam więcej nie pokażę. Nic. Nasze pierwsze, no pierwszy właściwie posiłek w ogóle. Our first meal. Yes! Here in America. Nie najzdrowsze może śniadanko, ale muszę się po prostu najeść, bo nawet wczoraj kolacji nie zjadłyśmy, takie bidne. Ale mam za to smoothie. Co mam? Co ja tu mam? Ananas i ginger. Tak, tak o, jest. Ginger, dobrze. Na naszym osiedlu mamy taką wieżyczkę widokową. Pokazuje nam, co my tu mamy właściwie dookoła. A tu mamy basen. I może się tam wybierzemy, ale na razie nawet dla nas jest trochę za zimno, szczerze mówiąc. No i stało się teraz, ja przejmuję ten kanał, przynajmniej chwilowo. Oficjalnie mamy pierwszy poranek kalifornijski. Siedzimy sobie na balkonie, pijemy kawkę, to znaczy ja siedzę, dziewczyny są już w środku. Jak widzicie, deska gotowa do pływania. Jest rzeźko, nie jest jakoś tak bardzo gorąco, bardzo duszno, ale mam nadzieję, że to się za chwilkę, jak słońce tak mocno się rozkręci, to się zmieni. Wczoraj byłyśmy naprawdę padnięte, nawet jeśli nie zdawałyśmy sobie do końca z tego sprawy, to po prostu jak padłyśmy do łóżka, tak spałyśmy prawie do rana, bo trochę było trudne się przestawić z tymi godzinami, ale dałyśmy radę. Pierwszy dzień zamierzamy właśnie tutaj się pokręcić po naszej okolicy, czyli właśnie plaże, jedzenie, oglądanie, wczuwanie się w Kalifornii. I co mogę wam powiedzieć, tak na już co zauważyłam, to tak, tutaj, na naszym osiedlu przynajmniej, wszyscy mają psy, po prostu każdy człowiek idzie z psem. To jest bardzo piękne. I wszędzie czuć zapach trawy. I to nie tej świeżo koszonej. Także ciekawie, ciekawie. Muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że mogłyśmy ten swój pobyt w Los Angeles zacząć właśnie od wybrzeża. Bardzo nas to pozytywnie nastroiło. Jak widzicie, plaże są przepiękne, piaszczyste, bardzo szerokie i na pewno w sezonie są dużo bardziej oblegane, ludzie się na nich chętnie wylegują. Październik natomiast najwyraźniej sezonem plażowym nie jest, ponieważ plaże były właściwie puste.
Chociaż muszę przyznać, że mimo chłodnego poranka pogoda była naprawdę piękna, jak dla mnie jak najbardziej plażowa, ale co ja tam wiem, ja się kąpię w Bałtyku. Kiedy już nacieszyłyśmy się plażą i oceanem, wskoczyłyśmy na deptak w Venice Beach. Venice to jest zdecydowanie bardzo kolorowe miejsce do chilloutowania, do aktywności fizycznej, zjedzenia czegoś, zakupów. Znajdziecie tam po prostu budki ze wszystkim, sklepy ze wszystkim, no i przede wszystkim bardzo kolorowych ludzi. Yo, hey! You have Zdecydowanie warto zarezerwować sobie jeden dzień, żeby po prostu posnuć się po okolicy i wczuć właśnie w klimat tego miejsca. My tak właśnie zrobiłyśmy, przeszłyśmy niespiesznie od Marina del Rey do Santa Monica. Ja tylko nie przewidziałam, że to ciągłe nagrywanie zeżre mi po prostu całkowicie baterię w telefonie i w gimbalu. Od następnego dnia noszę już ze sobą powerbank. Ostatecznie był to naprawdę udany dzień. I tak, baterie naładowane i możemy jechać dalej. 5, 4, 3, 2, 1. To do jutra. Możemy powiedzieć, że dzisiaj, teraz, nie dzisiaj, tylko teraz, zaczynamy drugi pełny dzień w Los Angeles. I plan jest taki, że właśnie dojechałyśmy do hotelu. Wymeldowałyśmy się z poprzedniego mieszkania, dojechałyśmy do hotelu, w którym spędzimy następne 5 dni. Wypełniono oczywiście po brzegi różnymi atrakcjami. Dzisiaj jest pierwsza z nich, Universal Studios. Będzie na pewno bardzo ekscytująco. Więc tak, zaczynajmy dzień drugi. Na rafcie. Początkowo wycieczka do Universal Studios nie wydawała mi się jakąś konieczną atrakcją, chociaż oczywiście bardzo lubię parki i rozrywki. Natomiast muszę przyznać, że bardzo miło mnie zaskoczyła i było tam na pewno kilka atrakcji takich, właściwie no, wszystkie atrakcje były takie, których prawdopodobnie nigdzie indziej nie uświadczycie czegoś w tym stylu. Na pewno zobaczyłam tam najlepsze atrakcje 3D, czy tam 4D, 5D, jak kto woli. W każdym razie interaktywne i trójwymiarowe w życiu. Jeszcze nie widziałam tak dobrego 3D, naprawdę tak robiącego wrażenie. No rewelacyjne uczucie, kiedy możesz znowu po prostu stać się dzieckiem i poczuć się tak naprawdę podekscytowanym tym, co widzisz. A największe chyba wrażenie zrobiła na mnie atrakcja w miasteczku Harry'ego Pottera. Po prostu taka trójwymiarowa jazda bez trzymanki, coś przepięknego. Polecam serdecznie. No i oczywiście przejażdżka po studiach Universal Studios. Jimmy Fallon jedzie z nami. W których no faktycznie dzieją się rzeczy, znaczy no nie w tym momencie, kiedy jeździmy, ale faktycznie są to czynne studia, w których naprawdę rozgrywała się akcja wielu filmów. Również są tam i trójwymiarowe atrakcje, przy których podskakuje się w fotelu, są efekty specjalne, czy rozbite samoloty, no naprawdę. Dla kogoś, kto wychował się na tych wszystkich filmach, czy po prostu jest fanem kinematografii, szczególnie takiej, wiecie, właśnie hollywoodzkiej i z efektami specjalnymi, no to jest prawdziwa gratka. I ja czułam się jak po prostu dziecko w sklepie z cukierkami albo dziecko w parku rozrywki. No tak. Po naprawdę długim dniu w Universal Studios wreszcie mogłyśmy się porządnie zameldować w pokoju, a nie tylko zostawić bagaże. Jesteśmy właśnie, każda z nas dostała swój pokój, więc mam teraz pokój cały dla siebie. Ale chyba najfajniejszą w tym pokoju rzeczą jest widok. Niestety, no wiecie, musiałam ograniczyć sprzęt, więc mam tylko telefon ze sobą.
I te zdjęcia nocne nie oddadzą tego, co tu widzę. Ale popatrzcie sobie. No kociaki, wybaczcie, że pod słońce, ale no mam taki widok. A czekajcie, o tutaj, gdzie? Tutaj mam znak Hollywood. Hollywood sign here. Yay! A teraz już odwracam się do światła i tak, zaczynamy czwarty dzień w Los Angeles, czyli trzeci pełny dzień w Los Angeles i dzisiaj... I ten dzień również będzie obfitował w wiele wrażeń, ponieważ najpierw zwiedzamy miasto, a potem impreza zapoznawcza z uczestnikami z całego świata, no i poznam moją idolkę Vinyl. Zaczęłyśmy ten nasz dzień od Mid City, czyli takiego ścisłego centrum, dzielnicy pełnej wieżowców, takiej właściwie bardziej biznesowej, bardzo ciekawej architektonicznie. I następnym punktem na naszej liście było Chinatown. I to jest naprawdę niesamowite, jak w parę dosłownie chwil może zmienić się klimat w sąsiadujące ze sobą dzielnice, a tak naprawdę jak dwa zupełnie różne miasta. I szczerze mówiąc, to wrażenie towarzyszyło mi przez cały pobyt w Los Angeles i pozostając w tym klimacie, po Chinatown odwiedziłyśmy jeszcze Little Tokyo. Zakupy w Chinatown zaliczone. Ja kupiłam sobie bardzo, bardzo duże okulary. Zapomniałam w domu, ale to jest dobra okazja, żeby kupić okulary. A Magda kupiła sobie złotego kotka z Chinatown. Zaznaczę tylko, że to, co wy widzicie tutaj jako krótki fragmencik, dla nas to było tak naprawdę pół dnia chodzenia po mieście. A tutaj widzicie już tak naprawdę ostatni punkt programu chodzenia po mieście, czyli Hollywood Boulevard i Aleje Gwiazd. Tutaj jest słynna pani, która za pieniążki układa twoją gwiazdę, żeby mogła sobie zrobić z nią zdjęcie. To jest ta piękna pani w brodowym. No i tak jak się spodziewałam, Aleja Gwiazd była naprawdę mocno zatłoczona i zrobiła chyba na mnie najmniejsze wrażenie z całego Los Angeles, ale oczywiście jest to punkt obowiązkowy. No przecież nie mogło zabraknąć Oscarów, prawda? Tak, te przywożę ze sobą. A, tu piękny. To w ogóle jest hit, kochani. Przychodzę sobie do swojego pokoju po całym dniu łażenia po Los Angeles z Magdą. Jakieś zakupy, Chinatown, Little Tokyo i tak dalej. Przychodzę sobie, myślę sobie, będzie posprzątane. A tu nie tylko posprzątane, ale i mam, proszę bardzo, gifty. Gifty from Nyx. Wam, że zaraz wchodzimy na imprezę. O, światło się pojawiło. Że zaraz wchodzimy na imprezę, a ja nic nie powiedziałam, więc tak. Wchodzimy na imprezę zapoznawczą. Ja mam make-up inspirowany Euforią. Przepiękny. Dziękuję. Pani będzie też pochwalona. I zaczynamy. Wchodzimy. Ten wieczór to była przede wszystkim uroczysta kolacja, na której mieliśmy okazję pierwszy raz się ze sobą na żywo zobaczyć, uścisnąć sobie dłonie. Większość osób w ogóle przyjechała dopiero tego samego dnia do Los Angeles, więc mieli takie naprawdę fajne przywitanie. Była to też dla większości z nas pierwsza okazja, żeby poznać i porozmawiać z Vinyl, charakteryzatorką m.in. utytułowaną Oscarem, która pracowała przy wielu wielkich filmach hollywoodzkich, także niezapomniany wieczór. To tyle w tej części vloga. Kolejne dni w części drugiej. Nie możecie jej ominąć. Mam wszystko!